Zobaczcie, że najczęściej te najpiękniejsze dziewczyny, te topowe, to zazwyczaj dziewczyny, które są, jakby to powiedzieć, no, w szczęśliwych związkach. I jakby to powiedzieć, miłość dodaje kobiecie blasku i uważam, że to jest właśnie piękne. Bo zobaczcie teraz. Dziewczyna przykładowo nie ma faceta, przekroczyła już gdzieś te 20 lat i zobaczcie, zaczyna cudować ze swoim ciałem. Farbować włosy na 20 kolorów, co miesiąc inny kolor. No i gdzieś tam te włosy już się psują, prostują non-stop, no nie? Gdzie później już te włosy gdzieś tam są przepalone, centralnie przepalone, że masz takie po prostu popioły, wiszą i później muszą gdzieś tam ścinać. Kolejną rzeczą jest to, że pompują usta, gdzieś tam robią jakieś operacje i szpecą się tak naprawdę, robią jakieś kolczyki, gdzieś tam w nosie, w policzkach, w brwiach, w języku, na wargach, no nie, no po prostu gdzie się da. Tatuaże, masa tatuaży, po prostu ubierają się, chodzą na imprezy, non-stop gdzieś tam piją, palą, no nie, wciągają, jarają i tak dalej. I zobaczcie, że gdzieś tam ta dziewczyna później już jest po prostu, no, jakby to powiedzieć, no, staje się, nawet jeśli gdzieś tam wcześniej była naprawdę ładna, no to to wszystko ją gdzieś tam, no, zniszczyło, no nie? Naprawdę. I teraz zobaczcie, dziewczyna, która załóżmy poznała chłopaka, on ją gdzieś tam, jakby to powiedzieć, dorwał, gdy była po prostu na topie, no nie używała nie wiadomo ile jakichś tam upiększaczy, no i oni się gdzieś tam związali, gościu dobrze prowadzi i tak dalej. No i zobaczcie, że ta dziewczyna nie musi gdzieś tam robić jakichś tatuaży, nie musi pompować ust, nie musi gdzieś tam biustu powiększać, nie musi gdzieś tam za każdym razem prostować włosów, jakieś tam, wiecie, szpecić swojego ciała, no bo ona, jakby to powiedzieć, no jest każdego dnia obdarowywana przez tego gościa miłością, no nie, jest kochana przez niego i po prostu ona zazwyczaj, no już nie musi gdzieś tam iść w miasto, iść na imprezę gdzieś tam, żeby poznać ziomów, no nie, no bo zazwyczaj jest tak, że dziewczyna czasem, no, zaczyna palić dlatego, no że wiecie, no jest na imprezie, wszyscy idą na fajkę, no to ona idzie z nimi, żeby gdzieś tam pogadać, zawsze może podejść do kogoś, powiedzieć, słuchaj, masz ognia i wiesz, ten gościu powie jej, że ma, co jej się spodobał, no i gdzieś tam palą fajkę, poznają się i tak dziewczyny gdzieś tam działają. Naprawdę, raz gdzieś tam spotykałem się z jedną dziewczyną i jej koleżanka szukała chłopaka. No nie, no to specjalnie zaczęła palić i chodziła z fajką gdzieś tam, podchodziła do jakiegoś gościa, który jej się spodobał i czy ma ognia, no nie? No i gdzieś tam jak miał, no to zaczynali razem palić i tak gdzieś tam to był jej sposób na poznawanie chłopaków. Naprawdę, no nie? I gdzieś tam, no mówię, te wszystkie upiększania się i tak dalej, to dziewczyna zazwyczaj robi, żeby, no, podobać się facetom, no nie? Naprawdę, czasem dziewczyna gdzieś jakieś soczewki wkłada kolorowe, żeby gdzieś tam jej kolor oczu podkreślić, no nie? Przez to, no mówię, jest tyle zabiegów, że większość facetów po prostu by nie uwierzyła, co te dziewczyny potrafią robić, no nie? Żeby gdzieś tam przypodobać się facetom, no nie? Jak się gdzieś tam, no mówię, poświęcają. I zazwyczaj jest tak, że najczęściej jak idziemy gdzieś przez miasto, czy idziesz, to te takie super idzie, super gdzieś tam topowa dziewczyna, konkret, no nie? No to naprawdę ciężko, jakby to powiedzieć, żeby taka dziewczyna, no, była wolna, no nie? Naprawdę, na 50 podejść? Taka super topowa, no nie? Zazwyczaj będzie wolna i wtedy to już jest po prostu cud. Naprawdę. Zazwyczaj, no, te starsze to
Powiem ci, że już będą pozajmowane, no dlatego trzeba jechać gdzieś, mówię, osiemnastki, jeszcze topową dorwiesz osiemnastkę, dziewiętnastkę, która jest super top, super ciało i tak dalej i jeszcze, no mówię, nie jest, jakby to powiedzieć, zmęczona życiem, no nie? Dlatego, no mówię, kolejną rzeczą jest to, że jeśli mamy na przykład super przepiękną dziewczynę i tak dalej i ona jest sama, no to już coś jest nie tak. Powiedzmy 30 lat dziewczyna, przepiękna gdzieś tam wygląda, no nie? No to coś jest nie tak. Coś jest nie tak, że ta dziewczyna jest sama, naprawdę. Bo taka piękna dziewczyna powinna być, no... Ogólnie powiem ci, że nawet ja, jak się dorwę super topową dziewczynę, to jej nie puszczam. Nawet jak latam gdzieś po cichu na boku, poznaję inne, no to nie. Nie puszczam, trzymam latami, no nie, naprawdę. I podchodzę, bo lubię, no nie lubię poznawać dziewczyny i tak dalej, ale gdzieś tam, jak no mówię, spotykam się z jakimś konkretem. No to powiem ci, no nie odpuszczam, bo wiem, że ciężko taki konkret znaleźć. Chodzi mi o to, że po prostu dziewczyna spełnia gdzieś tam moje wymagania, gdzieś tam, no mówię, wszystko jest tak, jak lubię. Przykładowo super linia, no nie? Chuda z ogromnym biustem, no nie? Rozmiar EF, no nie? Wysoka, no nie, bo nie lubię małych. No i po prostu spoko charakter, no nie? Daje się prowadzić. W łóżku też konkret, no nie, tak jak mówię, tak jest, no nie, no to powiem ci, że jeszcze na przykład była dziewicą, no to człowieku, takiej dziewczyny się z rąk nie wypuszcza, to tak jakbyś, mówię, dostał jakieś super auto, Lambo, no to takim autem, no to gdzieś nie pójdziesz i nie oddasz go, no nie, pomimo tego, że może gdzieś tam się przejechać jakimś Passatem od czasu do czasu, no nie, dla rozrywki, tak mówię. Nie zostawia się. I powiem ci szczerze, że taka dziewczyna, jeszcze jak jest przy gdzieś tam przy facecie, no to ona też pięknieje, bo ona, no mówię, nie musi gdzieś tam się upiększać, no bo ona wie, że ty gdzieś tam jesteś z nią, no z miłości, no nie? I ona gdzieś tam idzie uśmiechnięta, podchodzą do niej, okej, słuchaj, mam chłopaka, cześć, trzymaj się i tyle. I ona gdzieś tam wraca i opowiada temu chłopakowi, dzisiaj podszedł do mnie Staszek, no nie, no, fajny, miły był, ale no nie, i słuchasz, to no nie jest ciekawe, no nie, więc mówię. Nawet jak gdzieś tam miałem, ja to ogólnie jestem specem od odkrywania nieoszlifowanych diamentów. Naprawdę, ja to zawsze gdzieś tam mówię kolegom, że widzisz, tu idzie, ale gdzieś tam no nie ma na sobie makijażu, włosy takie pofalowane widać, no nie, ale powiem ci, tu jest potencjał, no nie, i wiele razy gdzieś tam brałem taką dziewczynę, która wyglądała, powiedzmy, ciało miała zakryte, bo dziewczyna zazwyczaj jak ma super gdzieś tam piękny biust, no to nie będzie go tak eksponowała, będzie go zakrywała, bo nie będzie chciała, żeby ludzie ją oceniali przez pryzmat jej biustu, no nie? Czyli go zakrywają, no nie? Gdzieś tam idzie troszkę taka nieogarnięta i ja jestem mistrzem, specem od odkrywania właśnie takich dziewczyn i później ją poznaję i na spotkaniu przychodzi po prostu taka rakieta, taki kosmos, że po prostu to jest nagroda zawsze, no nie, naprawdę. I czasem dziewczyna, wiecie, idzie taka, bo ona nie miała nigdy faceta i wiecie, jak to jest, no nie? Nie był jeszcze ten czas, ale gdzieś tam ja podszedłem, fajnie zagadałem i gdzieś tam wyciągnąłem ją, zaczęliśmy się spotykać, no i dziewczyna gdzieś tam zaczęła się lepiej ubierać, no nie dla mnie, bo na przykład lubię jakieś tam obcisłe spodnie i tak dalej, lubię dekolty, no nie, to zaczęła tak się, no i gdzieś tam to jej tylko gdzieś tam, mówię, pomogło. Dlatego naprawdę, że większość dziewczyn gdzieś tam,
które są w szczęśliwych związkach, mówimy szczęśliwych, no nie, gdzie gościu podszedł, ja to mówię, pokazał postawę, super prowadzi, no to ta dziewczyna, jakby to powiedzieć, z każdym dniem z tym, przy tym facecie pięknieje, no nie, naprawdę. Jest szczęśliwa, no nie, spełniona, stukanie ma, jak wiemy, seks to samo zdrowie, no nie. Każdy lekarz ci to powie, więc mówię. Ona pięknieje, ona nie musi gdzieś tam już uganiać się za facetami, nie musi gdzieś tam po imprezach chodzić, nie musi gdzieś tam wlewać w siebie jakieś tonę taniego alkoholu, no nie, i tak dalej, i nie musi gdzieś tam, jakby to powiedzieć, upiększać się na siłę, no nie, no bo mówię, dużo dziewczyn też idzie na imprezy, pije do upadłego, bo tam są chłopacy, no nie. No i to też ją psuje, no nie, i gdzieś tam dziewczyna później gdzieś tam robi głupoty, no i przez to staje się gdzieś tam toksyczną dziewczyną. Dlatego, no mówię, miłość dodaje kobiecie blasku, piękności i naprawdę tak jest, no nie. Dlatego nawet jeśli czasem poznasz, ja to mówię, nieoszlifowany diament, to poczekaj, no nie? Pospotykaj się z nią, no nie? Naprawdę. I czasem jest tak, to nawet, że ja czasem się dziwię, że gdzieś tam dziewczyna była, powiedzmy, przeciętna, no nie? Poznała faceta, no i gdzieś tam rok, dwa nabrała kształtów i ja byłem czasem pod takim szokiem, że no... Nie mogłem uwierzyć i dlatego... Nawet mam taki przykład, kiedyś spotykałem się bardzo długo z jedną dziewczyną i ona miała koleżankę. I ta koleżanka, jak była, powiedzmy, młoda, to była taka brzydka, naprawdę, okulary, aparat nosiła, no nie? No ale gdzieś tam później, 18, 19, no nie? Jakiś w międzyczasie poznała jakiegoś tam gościa, taki zwykły, no nie, naprawdę, nie uwierzylibyście, że taki zwykły gościu dzisiaj ma taką dziewczynę. No i gdzieś tam się związali, później jakieś półmetki razem, no nie. Też zobaczył, że ja się spotykam z tą super laską i tak on się związał z tą, no wtedy brzydką dziewczyną, no nie. I tak się spotykali z 3-4 lata, no i ona już, powiem wam, poszła na studia, ale już poszła taka żyleta, biust jej tak urósł, no nie, ogromny, nabrała dupy takiej, wiecie, sexy, jędrnej, wysoka, już nie nosiła aparatu, wzrok jej się poprawił, już nie musiała nosić okularów, tylko soczewki wsadzała, włosy wyprostowała i po prostu ten gościu przy niej to taki brzydal i przepiękna dziewczyna, no nie? I to jest, i ktoś sobie powie, jak taki brzydal może mieć taką super dziewczynę? No bo on ją... On z nią jest 5-6 lat, ona wtedy była brzydka, ale z wiekiem wyrobiła się, no nie? I teraz już jest w tym gościu gdzieś tam zakochana, no nie? Tworzą gdzieś tam parę. Gościu pije, to mu bebol taki, wiecie, urósł, no jest taki Janusz się zrobił, a ona gdzieś tam nie patrzy na to, bo ona jest gdzieś tam w nim zakochana. Ona się zrobiła teraz taką mega... topową suką, że aż w pewnym momencie stała się ładniejsza, naprawdę stała się ładniejsza od tej dziewczyny, z którą ja się spotykałem, no nie, bo i mówię, tak biust urósł, że po prostu poszła w matkę i matka tu była taką, bo przychodziłem tam do tej, z tą moją panienką, co się spotykałem do niej na jakieś tam domówki, no nie, to jej matka to, wiecie, fryzjerka to jeszcze włosy, konkret, ciało, konkret pomimo tyle i ona poszła gdzieś tam w matkę, bo czasem jest tak, że córka w ogóle nie wiadomo w koło poszła, matka super topa, córka gdzieś tam, no przeciwieństwo, no nie, naprawdę, no i powiem w pewnym momencie to, no aż, no do, powiem tak szczerze, brałbym tą dziewczynę, dzisiaj bez problemu, no nie, no ale jako, że mam zasadę, że gdzieś tam no, nie ruszam dziewczyn zajętych, no to no, ten chłopak, no jakby to powiedział, wygrał los na loterii, no nie, to był nieoszlifowany diament, no nie, naprawdę i później stała się ładniejsza od tej dziewczyny, z którą ja się spotykałem, już się z nią nie spotykam, no nie, ale mówię, no jak
jak to mówię, że no miłość zawsze gdzieś tam dodaje blasku kobiecie, naprawdę. I czasem spotkasz super top dziewczynę i z niej już lepiej nic nie będzie, no nie? A czasem poznasz ładną dziewczynę. No nie mówimy też o takiej, że podejdziesz do, żebyś podchodził do brzydkich. Nie. Po prostu dziewczyna naturalnie piękna, ale nie ubrana w jakieś, wiecie, miniówy, jakieś powiedzmy to, to na makijażu, tylko jest, idzie naturalnie, no nie, idzie sobie naturalnie i ja właśnie do takich uwielbiam podchodzić, do takich naturali, no nie, i wtedy dzieją się super fajne rzeczy, no nie, bo po pewnym czasie naprawdę z dziewczyny robi się no taki konkret, a najważniejsze jest to, że jakby to ona widzi ciebie, że ty zainteresowałeś się nią, a nie jej ciałem, bo gdzieś tam później już jest ciężej, te starsze jest ciężej poznawać dziewczyny, dlatego że ty nie patrzysz już na jej wnętrze, tylko patrzysz na jej dupę i cycki. I ona to widzi. Dlatego robi ci te opory, dlatego gdzieś tam nie odbiera tych telefonów, bo widzi, że traktujesz ją jak przedmiot. No nie? Dlatego ja mówię, za te starsze gdzieś powyżej 25 się nie biorę, no bo one już, no ciężko ogarnąć super top dziewczynę, która nie będzie po przejściach. Mówię, najlepsze to są 18, 19, 20, tamto najlepsze dziewczyny, przed którymi jeszcze, jakby to powiedzieć, całe życie, które nie, z której nie jednej jeszcze zrobi się super topowa dziewczyna, pomimo tego, że jest, załóżmy, ładna, to zawsze może być ładniejsza. Dlatego zawsze obdarowywuj kobietę czystym uczuciem, no nie? Nie traktuj jej jak przedmiot, a zobaczysz, że to dodaje jej blasku i piękna. I tyle. Mam nadzieję, że zrozumiałeś.